Dni. Twoja skóra jest piękna, bo dbasz o nią myjąc i pielęgnując. Ciuchy to twoja druga skóra, czy nie zasłużyły na podobne traktowanie? Ariel Vitactive oczyszcza i chroni włókna materiału jak witaminy skórę, sprawiając, że twoje rzeczy są piękne jak ty. Taft na każdą pogodę. Berlin, deszcz, fryzura bez zmian. Nowy Jork, palące słońce, doskonała ochrona włosów. Miami, silny wiatr, fryzura wciąż idealna. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Prawie zawsze. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Firmy Schwarzkopf. Co możesz przeżyć z nowym VLS? To będzie jak zanurzenie w prywatnym oceanie, gdzie naturalne morskie minerały przywrócą witalność twojego ciała i umysłu. Bogata formuła z wyciągami morskimi będzie cię rozpieszczać, a skóra stanie się świeża i odżywiona. Wypróbuj V-Wellness, twój prywatny ocean. Każdego dnia nowe żele i płyny do kąpieli V-Wellness. Lew to symbol królewskiej siły, potęgi i bezpieczeństwa. Towarzyszy nam także w chwilach szczególnie ważnych i podniosłych. Lew to również znak międzynarodowej grupy ING. Konto z lwem. Szybki, nowoczesny i wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę. Konto z lwem w Banku Śląskim. Nowoczesne konto z klasą. Dobiega końca majowe święto 3 maja. Dzisiaj na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się wielki koncert A to Polska właśnie, zorganizowany z okazji 210. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. I w tym samym miejscu w sobotę, 12 maja, rozpocznie się Parada Szumana. Parada Szumana zorganizowana z okazji Dnia Europy. Witamy w studiu euroentuzjastów i Różę Thun, prezesa zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Szumana, Tomka Bańkę, który pełni obowiązki dyrektora generalnego tej fundacji, i Kamilę Bartoszewicz-Malicką, która jest pracownikiem fundacji. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzień Europy to, witam również najmłodszych euroentuzjastów, kłaniam się nisko. Dzień Europy przypada 9 maja, a parada odbywa się 12. Dlaczego? Bo to weekend, bo świętujemy, weekend majowy. Przesuwamy to święto sobie w Warszawie o kilka dni, dlatego żeby jak najwięcej ludzi mogło swobodnie poruszać się ulicami Warszawy. W zeszłym roku było tak dużo osób, że ruch był zablokowany uliczny. W tym roku też tak zrobimy i to jest tylko możliwe podczas weekendu, nie utrudniając ludziom życia. Dzień Europy jest, chyba w żadnym kraju w Europie nie jest tak hucznie świętowany jak w Warszawie. No, w zeszłym roku cały Nowy Świat wypełniony był ludźmi. I krakowskie przedmieście. I krakowskie przedmieście. I Plac Zamkowy. Tak jest. W tym roku też tak się zapowiada. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Ale świętujemy z radością przede wszystkim tę perspektywę, że my dołączymy niedługo do wspólnej Europy. 51 lat temu patron naszej fundacji, Robert Schuman, wtedy francuski minister spraw zagranicznych, ogłosił deklarację, która była początkiem tej organizacji, która dzisiaj się nazywa Unia Europejska. Wizja wielka, wtedy Europa podzielona była emocjami bardzo negatywnymi tuż po wojnie, która realizuje się w tym, że ta instytucja w pokoju funkcjonuje już tak długo. Z tego się cieszymy i temu wyraz chcemy dać. I dlatego będziemy świętować. Będziemy świętować i jeszcze ważne w tym wszystkim jest to, że widać jak to dla Polaków szalenie ważna jest perspektywa, ten proces integracji europejskiej. Organizujemy to wspólnie z rządem, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Miasto Stołeczne Warszawa, Polska Fundacja im. Roberta Szumana.
wspólnie robią takie święto, organizują takie święto, które kieruje się głównie do inicjatyw społecznych, to znaczy organizacji pozarządowych całej Polsce, z miejscowości małych i dużych, z bardzo odległych zakątków. Ludzie, którzy aktywnie i z odpowiedzialnością starają się włączać w ten proces integracji europejskiej. Wracamy do parady Schumana, o której się rozpoczyna i co się będzie działo. Parada się rozpoczyna o 13 i jest tak wielka, dlatego że przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z małych miast, z dużych miast, ze wsi i także warszawiacy, których myślę jest najmniej. Cieszymy się, że przyjeżdża tyle ludzi z całej Polski. Mamy nadzieję, że w następnych latach nie tylko Warszawa, ale inne miasta też zorganizują parady Schumana, na których tak jak u nas będą zarówno zespoły ludowe, różne pojazdy kolorowe. Parada zakończy się festynem, na którym będzie można się dowiedzieć dużo różnych ciekawych rzeczy, spotkać ciekawych ludzi, którzy odpowiedzą na pytania, które można zadawać na temat integracji europejskiej, a ci, którzy będą jeszcze bardziej zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy, będą mogli pójść na seminaria. Właśnie. Seminaria rozpoczynają się w całej Polsce już 7 maja. Tak, dzięki współpracy wielu organizacji z całej Polski udało nam się przygotować ofertę dla wszystkich w Polsce, a nawet tych, którzy nie będą chcieli przyjechać do Warszawy. I w związku z tym w tygodniu między 7 a 11 maja w różnych miejscach, w Szydłowcu, Wołowicach, Katowicach, Bytomiu odbywają się imprezy, na które zapraszamy, żeby porozmawiać o Unii Europejskiej. Jest to pełen przegląd tematów, od poważnej debaty ekumenicznej na temat przyszłości Unii Europejskiej do pikniku europejskiego w przedszkolu. Także w Warszawie będziemy mieć ofertę dla tych, którzy przyjadą na spotkanie i przyjadą na paradę. Będziemy mieć 10 seminariów, na które serdecznie zapraszamy. Informacje o tych seminariach można znaleźć na naszej stronie internetowej. To jest adres www.schuman.org.pl. To są seminaria przygotowywane przez Kancelarię Prezydenta, Kancelarię Premiera, przez Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, przez Fundację Adenauera. Jest to pełen przegląd tematów. Będziemy mówić i o negocjacjach, i o przyszłości polskiego rolnictwa, i o przyszłości młodzieży w Unii Europejskiej. To myślę, że każdy znajdzie jakiś temat dla siebie, także serdecznie zapraszamy. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że Parada Schumana odbywa się w ramach 8 spotkań europejskich. Polskich spotkań europejskich. To są spotkania o Europie, w których uczestniczą Polacy, którzy angażują się jakoś w ten temat. Pan premier otwiera te polskie spotkania europejskie, pan prezydent zamyka polskie spotkania europejskie, a my razem z innymi organizacjami pozarządowymi wypełniamy je treścią, radością, zabawą, przyjemne, spożytecznym, poważne, z wesołym. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. No właśnie, a kogo zapraszamy? Czy zapraszamy także eurosceptyków? Tak, zapraszamy eurosceptyków, bo to jest bardzo dobre forum do dyskusji. Każdy może wybrać to, co lubi. Można dyskutować w poważnej sali, na poważnej konferencji, można rozmawiać w czasie parady, można przekonywać się nawzajem i wymieniać argumenty. I na pewno każdy wyjdzie bogatszy o jakieś informacje i może niektórzy się przekonają. Przede wszystkim zapraszamy tych, którzy nie są zdecydowani, brakuje im informacji. Serdecznie zapraszamy. Parada Schumana rozpoczyna się o godzinie 13. Rusza spod Zamku Królewskiego w Warszawie przez krakowskie przedmieście Nowy Świat do Ronda de Gaulle'a. Zapraszamy, jak słyszeliśmy, wszystkich, również eurosceptyków. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Jeśli będzie tam 500 000 lub więcej, dostaje pan 50 000. To mogę zaakceptować. Ja teraz, bracie, muszę się odbić za to kiblowanie. Marek Kondrat, Bogusław Linda, Wiktor Zborowski, Piotr Gąsowski, Katarzyna Figura w Złocie Dezerterów. Już dziś po Panoramie. Podniebny weekend. Talent i pracowitość najwyższych lotów. Bohater zimowego sezonu narciarskiego Adam Małysz. W Wiśle, jego rodzinnym mieście, ze sportowcem i twórcami jego sukcesu spotkamy się w niedzielę. Kino Dwójki. Zagadka dla kinomanów. Co to jest? Wyreżyserował Sergio Leone. W roli głównej Robert De Niro. A muzykę skomponował Ennio Morricone. I zakładam się, że każdy z Państwa słyszał kiedyś tę muzykę. Fenomenalny film. Odpowiedź dawno temu w Ameryce. I właśnie Dwójka
piątek i w sobotę zaprezentuję Państwu w dwóch częściach tę fantastyczną epopeę gangsterską, prezentującą historię bohaterów na tle amerykańskiego życia Nowego Jorku od lat 20. przez 30. aż po współczesność. Czy wiedzą Państwo, kto to jest Słomiany Wdowiec? To taki pan, który na chwilę zostaje sam, bo żona wyjechała, powiedzmy, na wakacje. No i ponieważ zostaje sam, to wtedy innym okiem patrzy choćby na piękną sąsiadkę. A co się z nim dzieje, mogą Państwo sobie wyobrazić, jeśli okazuje się, że sąsiadką jest Marilyn Monroe. Dobra komedia, piękna Marilyn Monroe w filmie Słomiany Wdowiec w dwójce. Zapraszam. Dowiesz się w dwójce. Wielkie nadzieje Karola przerodziły się w tragedię, a marzenia jego młodości odeszły na zawsze. Karol nadal walczy w obronie swoich przekonań. Jego życie stało się jednak prawie szekspirowską tragedią. Już jutro. Jaki jest naprawdę książę Karol? Umysł niektórych zwierząt jest zdolny do sporządzania map pamięciowych swoich terytoriów, rozwiązywania nowych problemów, wytwarzania narzędzi pomagających im zrozumieć zachowanie innych zwierząt i uczyć się od nich. W sobotnie przedpołudnie poznasz zagadki zwierzęcego intelektu. A w niedzielę... Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wykorzystywać te umiejętności pracując w jakichś dziwnych instytucjach mafijnych albo napadając na sklepy czy tego rodzaju rzeczy. Strzelecki oddział interwencyjno-spadochronowy. Nie tylko dla komandosów. Kulinarne rozkosze. Louis Define w roli smakosza.